Wakacje to czas, kiedy uczniowie zapominają o szkolnych obowiązkach. Na taki luksus nie mogą sobie jednak pozwolić wszystkie organy zarządzające placówkami oświatowymi. To właśnie w czasie nieobecności uczniów w szkolnych ławkach wykorzystują ten czas na przeprowadzenie potrzebnych remontów. W tym roku największe prace i remontowe, i inwestycje skupiliśmy w dwóch szkołach, w zespole szkół numer 1. I zespole szkół numer 2. W tej drugiej szkole powstają łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi i myślę, że do końca września zakończymy tę inwestycję. W zespole szkół numer 1 w Nidzicy z najważniejszych prac, jakie odbywają się wewnątrz budynku, należy wymienić wymianę podłóg na termozgrzewalną oraz wymianę grzejników. W szkole oraz pozostałych placówkach oświatowych zostaną wykonane prace malarsko-konserwatorskie, tak aby uczniowie i nauczyciele po zakończonych wakacjach mieli komfortowe warunki do nauki i pracy. Letnia przerwa w nauce to czas na sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń, w szczególności tego, który został zakupiony w ostatnich latach. Wszystkie naprawy gwarancyjne, wszystkie przeglądy w ramach gwarancji się odbywają. Podobnie jest z urządzeniami na placach zabaw. Uzupełniamy te urządzenia. Tak jest na przykład na miejskich placach zabaw, ponieważ one również podlegają pod zespół obsługi oświaty. W tym roku kwota, jaka została przeznaczona na inwestycje w placówkach podległych Zespołowi Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, jest zdecydowanie niższa niż w roku ubiegłym. W 2011 roku była to suma 3 milionów złotych, teraz na inwestycje przeznacza się 10% ubiegłorocznej sumy. To jest taka suma, która pozwala nam na to, żebyśmy teraz może coraz mniej inwestowali, ale właśnie na to pozwoliły nam te działania zdecydowanie wcześniejsze. No systematycznie po prostu trzeba inwestować, żeby nagle jednego roku nie trzeba było wymieniać wszystkiego. Przeprowadzane inwestycje mają na celu nie tylko podniesienie standardu placówek oświatowych, ale również poprawę bezpieczeństwa terenu i urządzeń dla dzieci z nich korzystających.